czuję właśnie, że tę walkę wygrałem. Może to tak wyglądało, bo Michał rzucał dużo więcej ciosów. No ale myślę, że celniej i częściej trafiałem ja. Częściej trafiałem zdecydowanie od Łukasza, fakt, że on bił dużo, ale czasem te ciosy dochodziły, ale czasem na gardę. Nie, jakoś nie odczuwałem jego ciosu za mocno. Nie bił tak mocno, jeżeli jakby bił mocno, to pewnie tak odważnie bym nie szedł. No. Ja bym się podpisał pod swoją oceną tego, że minimalnie lepszy w tym pojedynku, bardziej zasłużył na zwycięstwo Żeromiński. Tutaj wydaje mi się, że jednak bliżej zwycięstwa był Żeromiński. Jeżeli Michał jest otwarty na rewanż, to ja też na pewno. No bo po co ten rewanż? Słuchajcie, jak ma walka drugi raz tak wygląda, nie ma sensu. Ja wygrałem tą walkę i ja jestem zwycięzcą, a to, że dwóch sędziów widziało inaczej, no to nie ma sensu, bo w następnej walce też będą widzieli to samo. Szacunek dla Żeromińskiego za walkę, za wojnę, bo naprawdę się przygotowywał. Szkoda mi chłopaka, no ale taki jest sport, no to nic nie poradzimy. Naprawdę ciężko, 3 miesiące się poświęciłem tej walki. Często właśnie kosztem rodziny, nie miałem czasu, żeby wyjść z synem, pograć w piłkę czy coś. No ale mówię, no, ja czuję się zwycięzcą tej walki. Ja myślę, że emocje opadną, wróci i dojdzie do kolejnego jego pojedynku z Wierzbickim. To będzie ciekawe wydarzenie. Ciekawa walka. No, łomot rzeczywiście był taki, że z Częstochowy chyba dochodził do Warszawy. Tak jak Michał powiedział, my się lubimy, szanujemy, mamy na co dzień kontakt, no ale tak jak widzieliście, w ringu nie ma kolegów, nie ma koleżeństwa, wchodzimy, robimy robotę i wojnę. Podobał mi się generalnie Moziński, bo zaboksował lepiej niż w tej walce 30 września. On jakby w stosunku do tej walki z 30 września w Łomiankach, on zrobił postęp, a Szczupak jakby troszkę mniejszy. Rundą dwoma na pewno tą walkę wygrałem, znowu tam słyszałem werdykt 97-93, no kurde, żadnie nie po to tyle zdrowia tracę, żeby kurczę tak mnie krzywdzono. Ja powiedziałem podczas transmisji, że obaj zasłużyli na zwycięstwo i gdyby przyznali obu zwycięstwo, to za serce do walki, za ambicje, harducha, to nikt by nie był pokrzywdzony. Jeżeli pan Grabowski jest otwarty i Michał na rewanż, nie ma problemu, ale tak jak mówię, tej walki nie zremisowałem, nie przegrałem tą walkę, wygrałem i płat powinien być mój i pojechać ze mną do Mysłowic. Powiem szczerze, że tak na gorąco nie chcę nic mówić, że ten rewanż będzie, czy nie będzie. Myślę, że tutaj niech sobie zaboksują na spokojnie jeszcze po jakiejś walce i być może jak się trafi jakiś może Wałbrzych, tak, to skąd pochodzi Michał Leśniak, to być może tak, to by się dobrze sprzedało. Wiadomo, że tutaj trzeba się dużo uczyć jeszcze, bo myślenie i mówienie Gasa, że Adam będzie mistrzem świata, to na pewno nie to. Mówić można, a widzieliśmy to w ringu. Wiadomo, że tutaj to Adama usprawiedliwia, że miał w pierwszej rundzie złamaną szczękę i z tą szczęką boksował pełen dystans. Pokazał wielki harducha, ale też pokazał nierozsądek. Ja potem rozmawiałem z mistrzem olimpijskim Marianem Kasprzykiem, który przecież zdobył złoty medal olimpijski walcząc ze złamaną szczęką. I on mówi, no jeżeli ten chłopak miał złamaną szczękę na samym początku walki, to po co on się rwał do boju, po co on atakował, po co on szedł na wymiany, to trzeba było pykać, trzeba było uderzać, można było doprowadzić do takiej sytuacji, żeby tą szczękę jeszcze bardziej rozwalić. I Marian go patrzył na to bardzo krytycznie. Pełny szacunek za charakter, bo wiadomo, złamana szczęka, dotrwał i wygrał. Dałem mu książkę moją, walki stulecia z dedykacją dla przyszłego mistrza świata, wierzę w to. Podpisałem się i wierzę w to, ale jeszcze przed nim może pracy. No na pewno dla Łuka nie była to walka ciekawa. Najważniejsze, że nie skapitulowałem, no bo mówię, to oko mnie zalewało i cholera, pewnie gdybym nie miał mocnej psychiki, to nie bym poddał się, tak? Ta 10. runda w jego wykonaniu naprawdę mogła się podobać. Generalnie wygrał pewnie ten pojedynek, chociaż tam w dwóch przypadkach ta punktacja była dosyć jasna, 96-94. Trudno powiedzieć, na pewno żona zobaczyła, pewnie nie wiem czy zobaczyła, chociaż nie patrzy na walki, nie będzie chciała, żebym dalej walczył, zobaczymy, no. Zobaczymy moje rozsięcie, powie, przestań stary chłopie, siedź w domu, masz wszystko. Puści go. Puści go i myślę, że zobaczymy jeszcze Tomkę. Czy wracać, czy nie wracać, jak to będzie, jak pokusa będzie na pewno, jeżeli będą dudki się zgadzały, to pokusa przyjdzie. Chciałbym się też jakąś dużą walkę na skończę kariery jeszcze. W grudniu mam 47 lat, 1 grudnia. Ciągle jest tego boksu głodny, także nie sądzę, aby zrezygnował, żeby po tych dwóch zwycięstwach odszedł.